Dzień dobry, guys. 9 minut do wyjścia i ja zapomniałam, że ja dzisiaj nagrywam film, bo zrobiłam sobie bardzo długą przerwę w nagrywaniu filmów i czuję się taka odświeżona i po prostu gotowa, żeby nagrywać nowe rzeczy dla was, bo ktoś mi napisał taki komentarz, który tak może nie zdołował mnie, ale przeczytałam go i miałam taką realizację, miałam taką, znaczy nie realizację, realization i miałam takie oh shit. Ktoś mi napisał, że non-stop nagrywam vlogi o tych samych rzeczach, co w sumie to jest prawda, bo ja nagrywam moje daily life i jakby wiele rzeczy będzie się powtarzało, czyli robienie paznokci, mycie włosów i wszystko i takie rzeczy, więc nie wiem, spróbuję odnowić te vlogi dla was. Jak to mi się nie uda, to sorki, ale dalej będziecie mnie oglądać, bo mnie kochacie. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, dlatego że idę do fryzjera i robię sobie warstwy, robię sobie curtain bangs i robię sobie pasemka, czyli highlights. Nie myłam włosów od 5 dni i czuję się bardzo tłusto, po prostu one są okropne, jak ja je czesałam, to miałam takie obrzydzenie, ale jest okej, okay, bo ona mnie ładnie wymyje i będę miała piękny blowout, fresh hair i ja też mam virgin hair, ja nigdy nie farbowałam tak for real, więc troszeczkę jestem zestresowana, ale będzie dobrze, jestem podekscytowana, więc let's go guys, come with me. A za 2 dni mam paznokcie. Ciaga dzisiaj miała paznokcie, właśnie wróciła, a ja mam za 2 dni, więc też będę miała nowe pazurki. Outfit of the day. Już jestem, użyłam Google Mapsa i powiem wam, że to jest jakby druga strona mojego miasta i ja tutaj, ja nawet nie wiedziałam, że to istnieje aż do ostatniego roku, kiedy tutaj byłam właśnie u fryzjerki i idę właśnie. Nie wiem, czy jestem na to przygotowana. Jestem 11 minut wcześniej, więc nie wiem, czy powinnam wchodzić, czy co. Teraz się wstydzę. Czekajcie, muszę potrenować, co ja mam do powiedzenia. Muszę powiedzieć, że chcę odnowić warstwy. Chcę znowu sobie zrobić warstwy. Chcę, żeby mi odcięła moje zniszczone końcówki i chcę pasemka we włosach. Ale nie wiem, jak bardzo jasne chcę, żeby były te pasemki. Nie chcę, żeby były blond. Chcę, żeby dalej były takie a la brunet, ale też nie chcę, żeby były rude, ani za bardzo brunet, że ich w ogóle nie widać. You know what I mean. Boję się. Okej, dobra. Wchodzimy. Może mnie zrozumie, a jak nie, to zadzwonię do cioci. Wyglądał mój hair reveal i próbowałam sobie zrobić fotki na Instagrama, żeby wyrzucić te włosy i po prostu nie mogę sobie zrobić dobrej fotki i jestem taka wkurzona, bo mogłam sobie zrobić, jak byłam u fryzjerki, bo tak właśnie myślałam, miałam się jej zapytać, żeby mi zrobiła, bo tam takie, wiecie, światło profesjonalne, to i tamto, ale jakiś gość czeka, żeby ona mu chyba obcięła włosy, to tam coś tam zrobiła, nie wiem, jest fryzjerką, coś pewnie z włosami. Więc się nie pytałam. I się trochę wstydziłam, więc też się nie pytałam. Nagrałam fajny transition, ale nie mam zdjęcia. A bez zdjęcia nie zrobię nic, więc jestem trochę wkurzona. I w ogóle ja mam jakieś takie dziwne ustawienia na moim telefonie i nawet nie wiem, co ja mam zrobić. Bo jak robię na przykład takie zdjęcie z przodniej, z kamery tutaj z przodu, to zdjęcie się robi takie jakby czerwone, taki blur czerwony, nie wiem, to jest strasznie dziwne, a jak robię z tyłu, to nie wiem, po prostu dziwnie to czasem wygląda, non stop mi się włącza portret i jeszcze ta kamera jest taka dobra, że widać dosłownie wszystko na mojej twarzy, widać mojego wąsa, którego nie goliłam przez ostatnie kilka dni. Nasza kinia jest strasznie zapchlona. Byliśmy z nią u weta już chyba z 3 razy i psikał tam coś jej na grzbiet, ale nie wiem, jakoś to nie pomogło. I wczoraj byliśmy... Jeszcze więcej miała po tym psikaniu. No, naprawdę. I byliśmy wczoraj w Maxi Zoo i kupiliśmy taki preparat. Frontline. Tak, frontline. I to naprawdę pomaga, bo one zdychają i albo są na jej futrze, albo zeskakują i próbują uciec. Znaczy one są już takie otumanione, nie? Że one no. skaczą. A i ciociaga je próbuje zabijać. Tak jak ty, co ty zabijasz, jak jesteśmy w Irlandii? O.
O Jezu, gdzieś... fu, nie pokazuj, to jest okropne. Ale bo... One są już nieżywe. Przepraszam. One już są nieżywe, prawda? Tylko ja wolę, żeby szczeliły, tak? Pojadłyśmy kebabem, znaczy kebabami. Ja miałam jednego, ciocia miała jednego. Masakra, guys. Jestem taka pełna normalnie, ale był pyszny. Był pyszny. Zazdraszczcie mi, to są dosłownie najlepsze. Zazdraszczajcie mi. Zazdraszczajcie mi, tak, po polsku dobrze. Dobra, Marysia. Co? I to mam najpierw dla ciebie w kiku. Ale jesteś śmieszna, wiesz? Ale no, naprawdę. Kocham te kebaby i zawsze będę to mówiła. Kebaby z Prezesa to są najlepsze kebaby na całym świecie. Nawet, że nigdy nie jadłam jakiegoś innego kebaba, to jest mój pierwszy kebab. Ja jednego jadłam. Ja nie. Ale to na rogu, jest najlepszy kebab. Mi był rybny. Na całym świecie. Jak się na Kiciową idzie. Miałam z tobą strasznie suche. Nie smakował. I love Prezes. Pierwszy kebab. My w sumie, znaczy ja mam teraz taki beauty week, dlatego że dzisiaj miałam włosy. Jutro będę miała ortodontę i siłownię. Idę z koleżanką, z przyjaciółką. Kupuję sobie dniówkę na Endorfinie. Taka siłownia, do której ja chodzę. Chodziłam w tamtym roku. 40 zł dniówka. What? Moim zdaniem to strasznie drogo. Ja się spodziewałam 20 zł? 15? A tu 40. W szoku jestem, naprawdę. Ale... pójdę se, why not? Może będę miała motywację, dlatego że to jest endorfina, a ta siłownia naprawdę jest zarąbista moim zdaniem. A w piątek robię sobie paznokcie, więc co? Naprawdę to jest taki mega beauty week. Co? Jeżeli idziesz sama, tylko idziesz z koleżanką i będzie ci raźnie i może ci się bardzo, bardzo spodobać. Nie, ja nie lubię tak właśnie chodzić z koleżankami. A, no zostań w domu. Nie. Hej, plan się totalnie zmienił, dlatego że w ten dzień, gdy miałam robione włosy, poszłam później do sklepów, ponagrywałam, ale później nic się takiego nie działo. Więc dzisiaj, dwa dni później, idziemy robić paznokcie. Beauty vlog! For reference, tak wyglądają moje paznokcie teraz zrobione przez Maxa. Oczywiście piękne, zarąbiste, jak zawsze on. He never disappoints, guys. They're so good. Dzisiaj chciałabym sobie zrobić taki mega wakacyjny motyw. Ładny outfit, piękne włoski i piękne paznokcie. Ale powiem wam tak, że po dwóch dniach wrażenia z włosami są takie, że są ładne, podobają mi się, ale troszeczkę tęsknię za tymi moimi ciemnobrunet włosami, dlatego że one były, no, to były naturalne moje włosy, ja ich nigdy nie, znaczy permanentnie ich nie farbowałam i to nie wiem, to strasznie mi się podobało to o mnie, że o, nie farbowałam nigdy włosów, mam takie, takie i takie, więc nie wiem, trochę dziwnie się czuję i też tak jak patrzę na przykład tak w bok, to te włosy tutaj są takie jasne i czuję się, kurde, jak taka blondynka i też trudno mi jest się przyzwyczaić do nich. One mają jeszcze się zjaśnić, ale jak coś, to po prostu nie będę odnawiała. Ale są piękne, bo są naprawdę, są prześliczne, tylko no nie wiem, ładnie w nich wyglądam, ale jakoś tęsknię za moimi starszymi włosami. Za 9 minut wychodzę na kino letnie z moją przyjaciółką. My dosłownie, jak jesteśmy na tym kinie letnim, nie oglądamy filmów. Jakby filmiki były fajniejsze, to może wtedy byśmy oglądały, ale nie oglądamy. My się po prostu szwendamy, because why not? Okej, why not? Trochę spieprzyłam mój lip liner, więc to było trochę embarrassing, ale chciałam wam szybko polecić jeszcze ten lip plumper. On jest z AA Wings i to jest kolaboracja z taką dziewczyną. Nie powiem wam, jak ona ma na imię, naprawdę nie powiem wam, nie pamiętam, ale jest brunetką. Tyle wiem, tyle zapamiętałam i właśnie oni wypuścili takie lip plumpery i mieliście po tym ust, bo naprawdę tak piecze w język, że masakra. To jest odcień 02, ale niezależnie jaki odcień kupicie, naprawdę są fajne. Właśnie przechodzę koło takiej budki. Nie wiem, co to jest.
ale jest przeźroczysta. Ja wam powiem, ja bym chciała tutaj mieszkać. Tu bym miała łóżko, tu bym miała... Nie wiem, co tu bym miała, coś bym wykombinowała. To był taki ładny, estetyczny pokój. Tu mam jeszcze klimę i wtedy byście się wszyscy mogli patrzeć, jaka jestem piękna. I dosłownie wszyscy by się mogli patrzeć na moją piękność. No proszę was.